100 lat temu, 2 maja 1921 roku, nadano pierwszy w akademickich dziejach Warszawy doktorat honoris causa. Dzięki staraniom Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego wyróżnionym został marszałek Józef Piłsudski. Do dziś tytuł ten uważa się za najbardziej prestiżową formę uznania w świecie uczelnianym. Przyznaje się go nie tylko za wybitne osiągnięcia naukowe i kulturalne, ale często także za dokonania społeczne, polityczne oraz niepodległościowe. Piękne słowa o honorowych doktoratach wygłosił przed laty słynny lwowski filozof Kazimierz Twardowski. Warto ich posłuchać, bowiem oddają w pełni istotę tego tytułu. Na całym świecie godność doktora honorowego jest uważana i uznawana za jedno z najwyższych odznaczeń, jakie w ogóle istnieją. Otóż, kogo uniwersytet obdarza, a tym samym wyróżnia godnością doktora honorowego, o tym widocznie sądzi, że może innym służyć za wzór, że może ich przykładem swoim uczyć, jak należy w danym zakresie życia postępować. Takim właśnie wzorem dla warszawskich akademików został Józef Piłsudski. Orędownikami przyznania mu tego zaszczytnego wyróżnienia byli profesorowie Wydziału Lekarskiego Jan Mazurkiewicz i Władysław Mazurkiewicz. Procedurę wszczęto wiosną 1920 roku, podczas trwającej wówczas wojny polsko-bolszewickiej. Autorzy wniosku pamiętali związki Piłsudskiego z powołanym w listopadzie 1918 roku 36. Pułkiem Piechoty Legii Akademickiej, studia medyczne nominowanego na Charkowskim Uniwersytecie, a przede wszystkim jego wielkie zasługi dla wywalczenia i obrony niepodległości Polski. Z tego też powodu w treści dyplomu pojawiły się niezwykle wymowne słowa odnoszące się do symbolicznego uleczenia przez Piłsudskiego serc Polaków niewolą zgnębionych. Majową uroczystość wręczenia marszałkowi doktoratu honoris causa zorganizowano w Pałacu Kazimierzowskim już po zakończeniu wojny z bolszewikami. Brali w niej udział najważniejsi dostojnicy państwowi i kościelni oraz przedstawiciele świata akademickiego z całej Polski. Nad przebiegiem promocji czuwał mistrz ceremoniału profesor Eugeniusz Jarra, a znamienitego gościa witali pełniący wówczas funkcję rektora Uniwersytetu Warszawskiego Jan Karol Kochanowski oraz dziekan Wydziału Lekarskiego Antoni Gluziński. Piłsudski, dziękując za otrzymane wyróżnienie, w krótkiej mowie przypomniał publiczności najważniejsze zadania uniwersytetu. Jego zdaniem uczelnie miały być przybytkami czystej nauki, dążącymi do osiągnięcia prawdy absolutnej. Ważnym punktem spotkania było także przyznanie Uniwersytetowi Warszawskiemu nowych insygniów, co stanowiło powrót do dawnych tradycji akademickich. Szczególnie pięknie prezentował się wykonany przez braci Łopieńskich łańcuch dziekański Wydziału Lekarskiego, na którego głównym ogniwie ukazano kielich higiei, symbolizujący zdrowie. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości w Pałacu Kazimierzowskim, grono profesorskie i studenci zostali zaproszeni przez Piłsudskiego do Belwederu. W tamtejszych ogrodach, w wiosennym popołudniowym słońcu, wśród licznych toastów wspominano narodowe tradycje niepodległościowe, a także robiono pamiątkowe zdjęcia. W kolejnych latach związki marszałka z akademikami uległy niestety osłabieniu. Wynikało to przede wszystkim z podziałów ideologicznych wewnątrz warszawskiego środowiska uniwersyteckiego oraz zaborczej polityki rządu sanacyjnego wobec autonomii szkół wyższych. Medycy pamiętali jednak o zasługach Józefa Piłsudskiego, czego dowodziła uroczystość z 28 października 1934 roku, podczas której Korpus Oficerski Centrum Wyszkolenia Sanitarnego podarował Wydziałowi Lekarskiemu Uniwersytetu Warszawskiego piękny portret marszałka pędzla Tadeusza Pruszkowskiego. Wisiał on w dziekanacie tej jednostki uczelnianej do wybuchu II wojny światowej. Następne dzieła sztuki i tablice pamiątkowe dedykowane Piłsudskiemu, wykonywane przez znanych polskich artystów Edwarda Wittiga i Zofię Trzcińską-Kamińską, pojawiły się po śmierci marszałka w 1935 roku. Ozdobiły Pałac Kazimierzowski i położony przy ulicy Oczki Dom Medyka. Jednocześnie stołeczny uniwersytet uzyskał nową nazwę – Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Od czasów słynnej promocji z udziałem Piłsudskiego przez kolejnych 100 lat doktoratami honoris causa nagrodzono w Warszawie wielu sławnych lekarzy, farmaceutów i przedstawicieli świata polityki. W okresie międzywojennym byli to m.in. krakowski patolog Tadeusz Browicz, kurator Uniwersytetu Warszawskiego z czasów I wojny światowej Bogdan Hutten-Czapski oraz marszałek Edward Rydz-Śmigły. Tradycję nadawania tego wyróżnienia kontynuowano także w czasach funkcjonowania Akademii Medycznej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Na liście odznaczonych znalazły się nazwiska ortopedy Adama Grucy, chirurga Jana Nielubowicza oraz wirusologa Hilarego Koprowskiego. Wreszcie na początku XXI wieku przyznano ten zaszczytny tytuł pierwszym kobietom. Profesor ginekologii Ewie Radwańskiej i profesor radiologii Ewie Kuligowskiej. Nadaniom doktoratów honoris causa towarzyszył od samego początku wyszukany ceremoniał. W ostatnich latach Warszawski Uniwersytet Medyczny urządzał promocje w sali balowej Zamku Królewskiego, Filharmonii Warszawskiej i Łazienkach Królewskich. Podczas takich podniosłych spotkań w przemówieniach rektorów, dziekanów i promotorów padają zawsze zwroty charakteryzujące wielkość wyróżnianej osoby, jej dzieła oraz zasługi. Obowiązkowymi zaś elementami uroczystości są togi, birety, insygnia, sztandar uczelni oraz łacińskie przysięgi. Dodatkowo oprawę muzyczną tworzą występy chóru uczelnianego, śpiewającego słynne pieśni Gaudeamus Igitur i Gaudemater Polonia. Kto będzie kolejnym honorowym doktorem w murach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pokaże przyszłość. Jedno jest pewne. Będzie to bez wątpienia wzór do naśladowania dla przyszłych pokoleń studentów.